Urząd Miejski w Gnieźnie otworzył przetarg ofertowy na wynajem lokali mieszkalnych do remontu. Cena za najem będzie okazyjna z uwagi właśnie na ofertę, która stanowi pewne wyjście naprzeciw potrzebom mniej zamożnych mieszkańców. Pomysł realizujemy już w zasadzie od 2 lat, z uwagi na to, że też w naszym zasadzie mamy takie lokale, które są dość mocno zniszczone. A wiemy też, że są osoby takie, które ze względu na swoje dochody, po pierwsze nie mogą wziąć kredytu, żeby kupić własne mieszkanie, a po drugie też te dochody właśnie jakby uniemożliwiają im wynajęcie mieszkania od miasta takiego, które jest to mieszkanie socjalne. W związku z powyższym no, są tak troszkę na bezdrożu i borykają się z problemami mieszkaniowymi. Myślę, że ta forma jest szansą właśnie, że przy średnim dochodzie możemy wynająć właśnie mieszkanie od miasta w zamian za remont, czyli ta osoba, która chce takie mieszkanie pozyskać w ramach przetargu określa, jaką kwotę czynszu jest w stanie zapłacić miesięcznie mieszkanie, ale też liczy się, że musi to mieszkanie wyremontować, a te remonty też często są bardzo duże, a więc musi się liczyć z kwotami nawet 20-30 tysięcy. Nie jest, że ktoś wchodzi do takiego mieszkania, nie wiem, kładzie dywan, wykładzinę, czy maluje ściany i już może mieszkać. Nie, to są naprawdę duże remonty do zrobienia. W związku z tym mamy w najbliższym czasie, bo 14 marca będzie taki przetarg, 9 lokali takich do wynajęcia. One są w różnej lokalizacji miasta. Jest to mieszkanie, jedno jest na Budowlanych, 2 są na ulicy Witkowskiej, na Cierpięgi i także na Starym Mieście, ulica Świętokrzyska, Wawrzyńca. Te lokale tam się znajdują. No i właśnie poprzez przetarg można takie mieszkanie wynająć. W ten sposób wchodzimy w zasób mieszkaniowy miasta Gniezna i podpisujemy umowę w przypadku, jeżeli jest to w zasobie naszym, czyli jest to budynek typowo miejski, bez wspólnoty mieszkaniowej, to wtedy taka umowa jest podpisana na 3 lata i po 3 latach możemy przejść na umowę bezterminową. Natomiast jeżeli jest to lokal umiejscowiony we wspólnocie mieszkaniowej, to wtedy ten okres karencji jest dłuższy, 5 lat, ale wiąże się to też z tym, że jak podpiszemy umowy na czas nieokreślony, to po tych 5 latach możemy również, tak jak inni mieszkańcy, ubiegać się o wykup tego mieszkania, a więc z bonifikatą 90%, tak jak to jest w innych wspólnotach mieszkaniowych. Osoby, które chcą wziąć udział w tym przetargu, są zobowiązane wręcz do tego, żeby zapoznać się ze stanem technicznym wynajmowanych lokali. Trzeba iść i zobaczyć, w jakim stanie one są, jakiego remontu wymagają. Można się umówić poprzez spółkę Urbis na takie właśnie oględziny. A później, jeżeli ten stan techniczny jest akceptowalny dla takiej osoby i chce się zgłosić do przetargu, to do 12 marca powinna ta osoba wpłacić wadium, a następnie przystąpić do przetargu 14 marca. Musi to być ta sama osoba, która później podpisze umowę już wynajmu. To samo imię i nazwisko musi brać udział w przetargu, a później podpisze umowę. Z kwestią dotyczącą przetargu będzie cena wynajmu za metr kwadratowy danego lokalu. Z lokalami, z adresami tych lokali, które oferujemy do przetargu, można się zapoznać na stronie internetowej miasta, do czego serdecznie zachęcam. Stawki wynajmu są określone dla każdego z lokali od 8 zł i 14 groszy do 8 zł i 95 groszy za metr kwadratowy.